Cześć dzieciaki, tutaj Magda Kolek. Tegoroczne ferie są trochę inne, dlatego razem z Urzędem Gminy w Lubichowie chcemy zachęcić Was do aktywności fizycznej. Zapraszam na wspólny trening. W cyklu. Damy, wyrzucamy. Prawa rączka do przodu. Do tyłu. Lewa, przód. Tył. Z obu rąk. Teraz trochę trudniej, hop, odskok. Do tyłu. Super, skaczemy. I rączki za główkę. Sobie przód, tył. Na boki. Nóżki do przodu. Pogłębiamy. Skaczemy. Samo, tylko pięty o pośladki z tyłu. Na zewnątrz pięty. Do środka. Pajacyk. Do przodu. Rączki do przodu, nogi do boku. Na odwrót. Super, zatrzymujemy się. Wymachy. Po 5 razy na stół. Tu ma opad tułowia i na dole to samo. Główka patrzy za rączką. Dobrze, rączki na bioderka. I kręcimy. 4 razy w prawą stronę, 4 w lewą. Rączka na biodro i naciągamy. Lewa, prawa strona. Po 3 razy. Rączki na kolankach, 3 razy na zewnątrz, 3 razy do środka. Kto ma, łączy nóżki i razem. 3 w lewo, 3 w prawo. Prostujemy nóżki, rączki w piąstki i dotykamy maty. Zabiegamy w lewą stronę. Prawo, do środka, prostujemy się, naciągamy prawą rączkę, lewą, są z przodu, prawa, lewa, można jeszcze kark dogrzać. Naciągamy główkę, kark. Dobra, krótka przerwa, napijcie się i za chwilę wracamy. Dobrze, wracamy. Mam teraz dla Was blok ćwiczeń. Mamy 5 ćwiczeń. Wszystkie wykonujemy po 10 razy. I takie możecie sobie zrobić 2 serie. Pokazuję pierwsze ćwiczenie. Przysiad. Hop. 10 przysiadów. Następne. Wykonujemy 10 pompeczek. Kolejne. Kolanka do klatki. 10 razy.
Następne, pan mi poszła. I ostatnie. Scyzoryk. Macie tam troszeczkę więcej miejsca, możecie wykonać jeszcze ćwiczenia. To jest jumping, pajączki i raczki. Zaraz wam pokażę. Przechodzimy do ostatniego etapu treningu, czyli rozciągania. Pamiętajcie, że to bardzo ważne, żeby umijały z kontuzję. Nogi ustawiamy szeroko i wykonujemy skłon do lewej nogi. Przechodzimy do prawej i do przodu. Stoimy do góry i bioderka wypychamy do przodu. Kto jest bardziej zaawansowany, może wykonać taki szpagat albo cały szpagat. Oczywiście na jedną i drugą stronę. Prawą nogę zakładamy przed lewą i wykonujemy skłon do przodu. Rączki można wpiąć w piąstki i dotykamy maty. Zmiana nogi i wykonujemy to samo. Wykonujemy siat podkarski. Skłon do lewej nogi, do tej w przodu. Dokładnie zgięte. I możecie się położyć. Stajemy, zmiana nogi. I to samo. Z tyłu. I kładziemy się. Idziemy do góry na rączki, nóżki. I naciągamy. Po trzy razy na stronę. Łączymy nóżki razem i łapiemy się za palce. Robimy wydech i łapiemy się za śródstopie. Pogłębiamy. Z kolejnym wydechem staramy się złapać za pięty. Pamiętajcie, że nogi muszą być proste. Dziękuję wam za wspólny trening. Super wam poszło. Do zobaczenia na treningu FKS-u w Lubichowo.